Teraz? Dzisiaj tak próbnie zobaczymy. Tak. A dobra, to nie, to jesteśmy teraz w kadrze? Tak. A teraz? Teraz poza kadrem. Też. Też. Okay. To jeszcze... jest mniej więcej kadrowa. Teraz już nie. Tu? Nie. Połowa. Aha. Świetnie. A okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra, czyli... To chyba zaczynamy. Witamy Państwa na pierwszym naszym spotkaniu. Pierwszym z cyklu spotkań poświęconych filozofii sztuki. Będą je prowadzić nasi goście, a właściwie gospodarze tych spotkań. My im tylko użyczamy przestrzeni. Pan Mateusz Salwa z Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się estetyką współczesną, szczególnie estetyką krajobrazu i środowiska naturalnego. Ale sztuki też. Sztuki też. Jest autorem przekładów z języka angielskiego i włoskiego. I pan Mateusz Skrzyczkowski z Instytutu Kultury i Komunikowania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczo-Społecznego SWPS, który również zajmuje się estetyką współczesną. A między innymi szczególnie estetycznym wymiarem świadectw dotyczących zagłady. Więc myślę, że to tyle tytułem. Ale sztuką również. Sztuką również. To tyle tytułem wprowadzenia. Oddaję panom głos. Mam nadzieję, że przeprowadzą nas płynnie przez te subtelne, ale jednak meandry filozofowania o sztuce i zapewnią rozkosze intelektualne. Dziękuję. To może w takim razie ja pozwolę sobie zacząć jeszcze dopowiadając jedną rzecz, dlatego że ja teoretycznie jestem kulturoznawcą, jestem tutaj w towarzystwie osoby, która ukończyła historię sztuki i filozofię, więc sztuka nie jest czymś, co jest przedmiotem dokładnie badawczym, zgodnym z dyscypliną, zwłaszcza że moja dyscyplina jako kulturoznawstwo troszeczkę przestała istnieć, została zamieniona na nauki o kulturze i religii. Ta religia pojawiła się nocą. Jeszcze przed nocą były te nauki o kulturze i sztuce. I wtedy jeszcze mogłem mówić, że działam w ramach tej dyscypliny. Sztukę niestety mi odebrano. W związku z tym teoretycznie jestem naukowcem, który zajmuje się kulturą i religią, ale mam nadzieję, że jakoś będę też dźwigał tutaj kompetencyjnie i starał się tu w sumie z moim przyjacielem razem po przyjacielsku wspierać a propos tego, czym jest sztuka. To znaczy, przede wszystkim bardzo dziękujemy w ogóle za tę możliwość i za zaproszenie. Istotnie jest, tak jak powiedział Mateusz, mój imiennik, myśmy się tak dobrali, żeby nikomu się nasze imiona nie myliły, że od jakiegoś czasu razem prowadzimy rozmaitego rodzaju wykłady, seminaria czy spotkania. Między innymi z tego względu, że akurat wydaje nam się, iż połączenie filozofii i kulturoznawstwa jest taką szczęśliwą mieszanką, która pozwala no właśnie podejmować rozmaite teoretyczne zagadnienia związane ze sztuką, przede wszystkim ze sztuką współczesną. I to pewnie będzie tak, że ja będę bardziej reprezentował podejście filozoficzne, jakieś takie spekulatywne, natomiast Mateusz jako kulturoznawca bardziej kulturoznawcze, bardziej nastawione na konkret, interpretacje, konteksty społeczne. I dzięki temu mamy nadzieję, że ten obraz, który chcemy Państwu jakoś w ciągu tych najbliższych miesięcy zaprezentować, będzie w miarę spójny, a jeśli nie spójny, to przynajmniej interesujący. Jeszcze może tylko słówko o doborze tematów, bo myśmy razem dokonali tego doboru. Został on zaakceptowany przez prawdziwych gospodarzy tego miejsca, za co też dziękujemy. Natomiast ten wybór jest jak najbardziej, no, można powiedzieć, albo subiektywny, albo, żeby lepiej to zabrzmiało, autorski. To znaczy to akurat są te problemy, które jakoś nas osobiście, nas obu, bardziej interesują i wydają nam się istotniejsze i mamy nadzieję, że również
Państwo uznacie je za frapujące. I w tym sensie te tematy nie tworzą żadnej wielkiej, spójnej całości. My nie zaoferujemy Państwu, i to nie jest też naszą ambicją, jakiegoś takiego ogólnego, wyczerpującego fresku, który by jakoś reprezentował czy ilustrował czy to stan sztuki współczesnej, czy to stan współczesnej refleksji na temat sztuki. W każdym razie, tak czy inaczej, pomyśleliśmy o tym układzie tematycznym w taki sposób, że pierwsze kilka miesięcy, czyli to, co odpowiada semestrowi zimowemu zarówno w nauczelniach, jak i w szkołach, ma charakter bardziej teoretyczny i dlatego to tam jakoś sobie nazwaliśmy sztuką teorii. I będziemy się zajmowali bardziej takimi ogólnymi, fundamentalnymi zagadnieniami. Natomiast drugi semestr, czyli gdzieś tam od lutego do czerwca, będzie poświęcony wybranym aspektom, czy wybranym właściwie rodzajom sztuki i kłopotom teoretycznym, jakie one dostarczają. I dlatego jakby zmieniając nieco kolejność terminów z tytułu pierwszego semestru, drugi semestr sobie na jakieś takie nasze potrzeby zatytułowaliśmy teoria sztuki. Czyli mamy sztukę teorii, teorię sztuki. I tego się będziemy trzymali. No i właśnie pomyśleliśmy, że najbardziej takim fundamentalnym pytaniem, bardzo mocno osadzonym w tradycji i filozoficznej, i kulturoznawczej, ale również oczywiście artystycznej, jest pytanie o to, co to jest sztuka, czy czym jest sztuka. I stąd pozwoliliśmy sobie zatytułować ten pierwszy, to nasze pierwsze spotkanie Sztuka, nie sztuka, bo bardzo często to jest właśnie jakaś taka pierwsza myśl, czy pierwsza reakcja, kiedy widzimy coś gdzieś przeważnie w galerii sztuki i się zastanawiamy sztuka, nie sztuka, prawda? Tak przynajmniej to wygląda z punktu widzenia takiego, powiedzmy sobie, nie wiem, popkulturowego, czy prezentowanego bardzo często również w mediach, prawda? Mamy do czynienia z jakimś takim osobą w galerii, która stoi przed czymś i nie bardzo wie, czy ten wieszak to już jest dzieło sztuki, czy to jest wieszak, na którym należy po prostu powiesić płaszcz. Jeśli ja dobrze pamiętam, to jest też taki motyw czasem wykorzystywany w reklamach. I żeby te nasze... Ja może dodam, bo takim dziełem, na którym ja zazwyczaj pracuję ze studentami, to jest dzieło Gustawa Metzgera. Ono swego czasu było u nas w Warszawie, w warszawskiej Zachęcie, które było nie mniej, nie więcej niż blachą opartą o ścianę. Prostokątna. Ona nawet nie była powieszona. I ta blacha, o ile sama nie jest specjalnym przedmiotem, który warto kontemplować, to niezwykle ciekawe jest oglądanie ludzi, którzy oglądają tę blachę właśnie, bądź ten fragment metalu, bo każdy z nas nauczony, że sztukę należy kontemplować, nad przeddziełem należałoby się zatrzymać, żeby spróbować je zrozumieć albo chociażby doświadczyć, no to czego doświadczamy, będąc w Zachęcie, wtedy, kiedy patrzymy na blachę opartą o ścianę. I chyba od tego, takich przykładów, chcielibyśmy rozpocząć naszą refleksję od chyba wydarzenia, które w ostatnich dniach wykroczyło poza świat sztuki i poza widzów tak zwanej pierwszej publiczności, czyli zainteresowanych sztuką, czyli swego rodzaju performancem Banksiego, który oczywiście chcielibyśmy, pewnie większość z Państwa widziała go już w telewizji, no który chcielibyśmy na początek przywołać. Za nami będzie leciał film dla osób, które tego nie widziały. To jest na pewno wydarzenie, które postawiło sporo pytań. Pierwsze pytanie jest oczywiście takie, co ma zrobić ten biedny człowiek, który zainwestował, ale to dzieło natychmiast zostało niejako zniszczone. Ja może dodam, bo dla porządku, o co chodzi. Parę dni temu została rozstrzygnięta aukcja w jednym z najważniejszych domów aukcyjnych, gdzie kupiono pracę Banksiego, o którym, jak Państwo wiecie, niewiele wiadomo, za jakąś astronomiczną kwotę. I jak tylko, można powiedzieć, padła ostateczna oferta, Banksy, który rzekomo był na sali, uruchomił automat niszczący, wbudowany w ramę tego obrazu, automat, który zniszczył tę pracę.
Tak, więc jakby pytanie jest takie, czy mamy do czynienia ze zniszczeniem pracy, czy jednak to jest jedna z największych inwestycji, bo już wiemy, że w tym momencie sam ten akt jest elementem działania artystycznego i mówiąc prosto, ta praca minutę po zakończeniu aukcji jest warta znacznie więcej, dlatego że w nią się wpisała właśnie cała ta akcja związana z przepuszczeniem dzieła przez swego rodzaju niszczarkę. To jeszcze na początek dwa inne dzieła. Od których chcielibyśmy zacząć, bo to są dwa takie dość znane w literaturze przedmiotu. Przykłady tego, w jaki sposób pytanie, które na pozór brzmi tak czysto filozoficznie i w jakiś taki czysto wyspekulowany sposób, mało mający wspólnego z, nie wiem, jakimś takim faktycznym odbiorem, czy faktycznym doświadczeniem sztuki, znaczy to pytanie, czy to jest sztuka, czy to nie jest sztuka. Otóż to, co tutaj Państwu pokazujemy, no to pewnie jedna z bardziej znanych rzeźb dwudziestowiecznych rumuńskiego rzeźbiarza Konstantego Brankusiego, zatytułowana Ptak czy ptak przestrzeni. I otóż w 1926 roku Brankusi jechał do Stanów Zjednoczonych, aby tę rzeźbę pokazać i cóż takiego się okazało. Ta rzeźba, to co jest istotne, jechała rozmontowana, to znaczy ta rzeźba wykonana z brązu jechała nieprzytwierdzona do postumentu. I cóż takiego się stało? Otóż celnicy na granicy uznali, że to nie jest dzieło sztuki, tylko ten przedmiot, obiekt został zakwalifikowany do klasy czy do grupy sprzętów kuchennych albo instrumentów chirurgicznych, co oznaczało, że został automatycznie obłożony 40% cłem. Brankusi wytoczył sprawę, jak to bywa w systemie amerykańskim, jest to sprawa Brankusi kontra Stany Zjednoczone, prawda? I sprawa nie okazała się taka prosta. Sąd powołał szereg specjalistów, marszandów, krytyków i właścicieli galerii, którzy wypowiadali się, czy to jest sztuka, czy to nie jest sztuka. Pierwszy argument, jaki padł w tym sporze, bądź sądowym, ale w gruncie rzeczy mającym jak najbardziej filozoficzny wydźwięk czy filozoficzne podłoże, było takie, że to do niczego nie jest podobne, tak? A jednak sztuka musi naśladować rzeczywistość. Żaden ptak to nie wygląda, tak? Ptak to nie jest. O, można byłoby zapewne tak powiedzieć. No, koniec końców, finał był, można powiedzieć tak, dla miłośników sztuki szczęśliwy w tym sensie, że sąd dał się przekonać, tak? Że jednak koncepcja sztuki się zmienia i że sztuka już nie jest mimetyczna, mówimy tutaj o latach 20 wieku i jakby prawnie status artystyczny tego przedmiotu został rozpoznany. I zasadniczo można powiedzieć tak, byłaby to taka w sumie interesująca anegdotka z pogranicza świata sztuki, filozofii i prawa, która no, coś mówi o stanie umysłów czy o jakimś takim szerokim guście w latach 20., kiedy jeszcze ta sztuka awangardowa jakoś się rodziła, nabierała rozpędu, ale jeszcze nie wszyscy być może do niej byli przyzwyczajeni. Gdyby nie to, że stosunkowo niedawno, bo w roku bodajże 2010, mieliśmy do czynienia z bardzo podobnym przykładem. Możesz następny? Rzecz dotyczyła niekoniecznie tej pracy, ale ta praca doskonale oddaje istotę tego przypadku. Otóż Dan Flavin jest uznanym współczesnym artystą, który za swoje medium wybrał przede wszystkim świetlówki. Świetlówki, które montuje w rozmaity sposób, którym każe emitować rozmaite światło w rozmaity sposób. I otóż w pewnym momencie, oczywiście na wystawę, jego prace zostały sprowadzone do Europy i cóż się okazało? Zostały opodatkowane cłem za świetlówki, tak? Znaczy zostały uznane, że ta praca w gruncie rzeczy to jest, nie wiem jak to nazwać, to jest po prostu zestaw środków oświetleniowych, są cła przewidziane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? I znowuż jakby rozpoczęły się prawnicze korowody, żeby ustalić, czy to jest dzieło sztuki, czy to nie jest dzieło sztuki, no bo jakby to powiedzieć, no to są po prostu świetlówki, to jest nic, jakby nic innego, tak? I w którym momencie to staje się dziełem sztuki. No i Salomonowy, można powiedzieć, czy Salomonowy dosłownie, czy w cudzysłowie Salomonowy wyrok stwierdził, że te świetlówki są dziełem sztuki w momencie, kiedy w
funkcjonują połączone zgodnie z intencją artysty, jeśli w ten sposób są przewożone. Jeśli tę pracę rozmontować, a wówczas mamy do czynienia po prostu z żarówkami i po prostu zwykłymi, byśmy powiedzieli, przedmiotami, które no, niczym się nie różnią od zwykłych świetlówek. Prawda? Ale znowuż ten taki kazus, można powiedzieć, czysto prawniczy, czy czysto biurokratyczny, pokazuje, że to pytanie takie, sztuka czy nie sztuka, czy co to jest sztuka, prawda? To jest takie jedno z bardziej fundamentalnych, jeśli w ogóle nie najbardziej fundamentalne pytanie, jakie stawia filozofia czy estetyka właśnie w odniesieniu do sztuki, nabiera konkretnych treści i nie jest znowuż tak trywialne, jakby się mogło wydawać i nie tak łatwo je właśnie, można powiedzieć, obśmiać, jak swego rodzaju, jak rozmaite reklamy mogłyby to sugerować. To ja może jeszcze do tego dodam, że w przypadku tych prac, no to głównie chodziło o to, że trzeba było ponieść koszt. Koszt związany z przewiezieniem i próbę sprawienia, żeby tych pieniędzy nie trzeba było płacić. Co ciekawe, ta definicja sztuki, czyli tego, co jest sztuką, bądź nie jest sztuką, no, najczęściej spotykana jest właśnie w przypadku prawa. Tak? No, czy wystarczy cofnąć się tych kilkanaście właściwie lat wstecz, kiedy nieznalazka została postawiona przed sądem a propos obrazy uczuć religijnych. No i jakby działanie artystyczne i dzieło sztuki jest chronione przez konstytucję, ale tylko wtedy, kiedy za sztukę zostanie uznane. Czyli musi być definicja, na którą się powołamy i jeżeli odbierzemy temu działaniu miana sztuki, no to wtedy możemy artystkę bądź innego artystę, który jest o to oskarżony, skazać na karę finansową, na przymusowe prace, rzadko kiedy na karę więzienia, chociaż to też jest przewidziane przez kodeks karny. No więc jednak tym, czym jest sztuka, no to się okazuje, że to jest niezwykle istotne dla samej dyscypliny, jaką jest estetyka czy teoria sztuki, no ale również jest istotne w życiu poszczególnych jednostek, no bo można trafić za kratkę, jeżeli się okaże, że to, co artysta zrobił, za sztukę nie zostanie uznane. Dokładnie, powołuje się ekspertów. Powołuje się ekspertów i każdy przychodzi z inną definicją. I tak, czyli prokurator i adwokat sięgają po ekspertów, którzy albo są bardziej prawicowi, albo lewicowi na przykład i przychodzą swoim. Trochę niestety chyba tak jest. No więc teraz chcielibyśmy na początku pokazać, że to, czy mamy do czynienia ze sztuką, czy z niesztuką, nie jest problemem współczesnym. Wtedy, kiedy idziemy do galerii, widzimy tę blachę opartą o ścianę i musimy się z nią skonfrontować i jednak ustalić, stoimy, patrzymy, czy jednak stwierdzamy, jak wielokrotnie słyszałem, będąc w zachęcie, bo to mnie interesowało, a tutaj nic nie ma. I ludzie wychodzili z tej sali, czy jak nic nie ma, to przede wszystkim nie ma tam sztuki, ale nawet nie to, że nie ma tam sztuki, tylko w ogóle nic tam nie ma do zobaczenia. Czym jest sztuka? Nie tylko nie wiadomo współcześnie, ale mierzono się z tym problemem przez wieki. Dlatego na początku chcielibyśmy zaproponować taką małą wędrówkę i przypomnienie, jak rozumienie sztuki się przez te wszystkie lata zmieniało. Czyli szybki taki powrót do czasów antycznych i przypomnienie, że to sztuka w tamtym czasie jakby pochodziła od słowa łacińskiego ars, a ona od greckiego techne, kiedy sztuka nie znaczyła nic innego jak znajomość reguł, które sprawiały, że mogliśmy wytworzyć coś, co jest właśnie z tymi regułami zgodne. I w związku z tym te sztuki były dzielone na sztuki wolne i sztuki mechaniczne, a jedne były znacznie bardziej cenione od drugich, dlatego że te wolne po prostu nie wymagały użycia
siły fizycznej. Czyli wszystko, co było zrobione zgodnie z regułami, za sztukę uznawane. I teraz oczywiście trudno jest sobie na pierwszy tak moment wyobrazić, co było tą sztuką. Jakby do sztuk zaliczano to, co dzisiaj między innymi uważane jest za naukę, czyli w sztukach wolnych była gramatyka, retoryka, logika, arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka. Przy czym ciekawe jest to, że muzyka to jest nic innego jak teoria harmonii, czyli mówiąca jak zrobić coś, co będzie koniec końców harmoniczne i posiadanie właśnie tej wiedzy. Potem były sztuki, które były znacznie mniej cenione, były to sztuki mechaniczne. W średniowieczu uznano, że należy symetrycznie podziałać. Jeżeli mamy bodajże 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sztuk wolnych, to najprawdopodobniej również jest 7 sztuk mechanicznych i w związku z tym mamy takie sztuki jak służące żywieniu ludzi, służące ich przy odzianiu, dające im schron, dające środki transportu, leczące choroby, będące umiejętnością wymiany dóbr, sztuką bronienia się przed wrogiem. No i jakby do dnia dzisiejszego proszę zwrócić uwagę, że w naszym języku przetrwało takie potoczne, znaczy w języku potocznym przetrwało to rozumienie sztuki z czasów antycznych bądź średniowiecznych, dlatego że nadal często mówimy o czymś takim jak sztuka kulinarna, czyli umiejętność ugotowania niejako obiadu. Przy czym nadal kwestia gotowania nie jest przedmiotem zainteresowania ani Akademii Sztuk Pięknych, ani Akademii Teatralnych, ani Akademii Muzycznej, dlatego że dzisiaj jakby to gotowanie już się nie mieści w tak rozumianych sztukach, jakie rozumiemy dzisiaj. Nawet jeśli, to ja od razu wpadnę w słowo, można sobie wyobrazić akademię kulinarną, bo takie rzeczy oczywiście funkcjonują, natomiast one uczą tego, co byśmy chyba nazwali techniką, prawda? Techniką gotowania, a z drugiej strony jest wielu współczesnych artystów, którzy wykorzystują problematykę jedzenia, tak? Czy pożywienia, czy starają się właśnie tę hierarchię i te podziały jakoś zamazać. Drugim takim, można powiedzieć, momentem, w którym to takie, powiedzmy sobie, tradycyjne czy wręcz archaiczne myślenie o sztuce wychodzi na jaw w języku potocznym, to są wszystkie te momenty, w których my coś oceniamy i mówimy, to nie sztuka, to zrobić. Tak? Znaczy, to nie jest kwestia, że to potrzeba jakiegoś specjalnej iskry bożej czy geniuszu, tylko nie sztuka, to zrobić, to znaczy każdy głupi to potrafi, bo to jest po prostu proste i tutaj nie trzeba żadnej technologicznej sprawności czy żadnej technologicznej wiedzy, żeby to stworzyć. Zresztą, jeśli byśmy na chwilę teraz zmienili trochę obszar geograficzny, tak, i pomyśleli o właściwie tym języku, z którego polski termin sztuka wychodzi, czyli niemiecki, prawda, bo polskie sztuka jest od sztuki, i pomyśleli z kolei o słowie Meistersztyk, tak, czyli takie coś, co pokazuje mistrzostwa w pewnej sztuce, czyli to, co musiał czeladnik stworzyć, żeby stać się mistrzem i się wyzwolić i móc, można powiedzieć, w obrębie cechu oczywiście, ale jednak samodzielnie praktykować zawód, to nic innego jak tylko popis umiejętności, prawda? Pokaz posiada znajomości reguł, które się przyswoiło w toku wieloletniej nauki. I w ten sposób zresztą, prawda, przez bardzo długi czas, i do tego zaraz przejdziemy, patrzono również na to, co my nazywamy sztukami pięknymi. Tak? To znaczy malarstwo czy rzeźba uchodziły za sztuki mechaniczne i dopiero z czasem, gdzieś na początku epoki nowożytnej, rozpoczął się ten proces, wskutek którego one zbliżały się do sztuk wyzwolonych. Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że bardzo długo malarze należeli do, nie wiem, na przykład cechu aptekarskiego, bo to się wiązało z koniecznością wyrobów, na przykład pigmentu. To ja jeszcze dodam do tego mój ulubiony przykład, czyli nadal mówimy sztuki walki, tak? A sztuki walki, czyli karate, to jest po prostu umiejętność bicia się bądź bronienia się w odpowiedni sposób, tak? Dlatego to jest tak silnie powiązane. Dlaczego też o tym mówimy? Dlatego, że warto pamiętać, że przez te wszystkie lata, właściwie setki lat, sztuka była nieodłącznym elementem życia człowieka. Nie było granicy pomiędzy nauką, rzemiosłem, a tym, co dzisiaj rozumiemy właśnie poprzez sztukę. Chyba takim przykładem
który w pewnym uproszczeniu jest w stanie to pokazać, no to, że w czasie, jakby jeżeli będziemy oglądali średniowieczną sztukę, to zazwyczaj jest tam napisane, że autor jest anonimowy. Autor jest nieznany, dlatego że malarz, który malował dane dzieło, nie podpisywał się na tej pracy, tak samo jak stolarz nie podpisywał się na zrobionym przez siebie stole. Dlatego, że nie było specjalnie różnicy właśnie pomiędzy jednym a drugim. Jeden zazwyczaj należał do cechu, drugi należał do innego cechu, czasami należeli do tego samego. I tak samo była zbiorowe autorstwo tych prac. Wprawdzie był jakiś mistrz, on rozpoczynał ten akt, miał pewną koncepcję, ale na tym pracowali jego uczniowie, tak samo jak uczniowie się uczyli robić proste rzeczy właśnie wtedy, kiedy się robi stół na przykład. No i teraz oczywiście jeden z ciekawszych momentów w historii tego pojęcia sztuki jest wtedy, kiedy ona się autonomizuje, znaczy jak ona się odrywa od nauki i od rzemiosła. I jest to okres w dużym stopniu renesansu. I proszę zwrócić uwagę, że w naszym języku często posługujemy się takim sformułowaniem jak człowiek renesansu, niejako uznając, że w renesansie żyli ludzie, którzy mieli szerokie horyzonty. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy historii sztuki, to nie jest tak, że w renesansie żyli ludzie renesansu, tylko w renesansie żyli ostatni ludzie renesansu, dlatego że wszyscy, którzy żyli wcześniej, tymi ludźmi niejako byli. Ale nie dlatego, że mieli tak szerokie horyzonty, tylko dlatego, że łączyli różnego rodzaju umiejętności, które dzisiaj wpisują się w rzemiosło, naukę oraz sztukę. I dopiero w renesansie, czyli na przykład Leonardo da Vinci jako taki klasyczny przykład, był tym, który świetnie łączył ze sobą naukę, również anatomię, medycynę, jak i malarstwo, oraz wynalazki, tak? Właśnie między innymi technikę. Tutaj mamy podane dwa nazwiska, czy to jest Michał Anioł, który właściwie jest znany jako taki pierwszy artysta w tym takim nowoczesnym rozumieniu, czy ten, który zajmował się tylko i wyłącznie malarstwem, by sobie głowy specjalnie nauką nie zawracał, a taką osobą ze świata nauki był Galileusz, tak? Ten, który nie zasłynął nigdy jako właśnie twórca. Czyli to jest moment, kiedy dokonujesz taki pierwszy ważny krok w tym autonomizowaniu się właśnie sztuki. Co ciekawe, to jest moment, kiedy w obrębie sztuki zaczyna funkcjonować poezja. Poezja, która w ogóle wcześniej nie funkcjonowała i nie była rozumiana nawet jako ta, do tworzenia której potrzebne są umiejętności. Czy ona w ogóle nie była sztuką, raczej to poezja pochodziła z natchnienia boskiego. Trzeba było kierować słowa do Boga po to, żeby nas wspomógł w akcie twórczym. A to, co pochodziło z natchnienia, sztuką w ogóle nie było. Czyli poezja się tam nie... Tak, tak, dokładnie, a wszystko pozostaje właśnie nie. To jest tak. I taka zmiana między innymi następuje. Co ciekawe, tłumaczenie poetyki Arystotelesa jest tym jednym z pierwszych momentów, kiedy uznano, że tam również trzeba znać pewne techniki, jak dobrze skomponować właśnie taki utwór. Dobra, to jest błąd, który ciągle jest przeze mnie nienaprawiony. Za chwilę powiem, w którym miejscu. To jest kwestia pojęcia rzeźbiarz. Żeby zwrócić uwagę, że w słownikach, w encyklopediach z tamtego czasu nie było takiego słowa właśnie jak rzeźbiarz. Byli ci, co pracują w kamieniu, ci, co pracują w metalu, ci, co pracują w drzewie, ci, co w drewnie. Właśnie to jest ten błąd. Miało być w drewnie, nie w drzewie, bo to nie dzięcioł. Ci, co pracują w glinie, ci, co pracują w wosku. I jakby dlatego oni byli odseparowani, nie dlatego, że pracowali w czymś innym, tylko w ogóle nie było, nie dostrzegali podobieństwa, oni nie tworzyli żadnego wspólnego środowiska. Oni dopiero po jakimś czasie spostrzegli, że są elementy, które ich łączą i zaczęli się jednoczyć. Taki moment jednoczenia jest związany bezpośrednio po prostu z kapitałem. Czyli malarze na początku zauważyli, że dzieło sztuki może być lokatą kapitału, a krzesło niekoniecznie. W związku z tym
widocznie malarz posiada coś więcej, co jest cenniejszego, niż posiada na przykład stolarz. Tak? I to jest ten moment, kiedy artyści zaczęli mieć potrzebę wyemancypowania się, znaczy żeby ich ranga urosła, dlatego że ich wytwory zyskują na wartości. Może tobie oddam głos, żebyś dokończył tę opowieść o XVII, XVIII i XIX wiek, głównie wtedy, kiedy pojawiają się tak zwane sztuki piękne. Znaczy do tego, co przed chwilą powiedział Mateusz, wypada jeszcze dodać jedno, to znaczy mianowicie w literaturze można się spotkać z taką dość frapującą tezą, która twierdzi, że ilekroć my myślimy o na przykład sztuce średniowiecznej, tylekroć, można powiedzieć tak, myślimy o pewnych wytworach zgodnie z kategoriami, których ówcześni ludzie, to znaczy ten człowiek średniowiecza, nie stosował. I w tym znaczeniu my właściwie mówimy, czy myślimy o sztuce sprzed epoki sztuki. Znaczy można wskazać na coś takiego w kulturze europejskiej, jak moment, w którym rodzi się sztuka w tym nowoczesnym, znaczeniu. I z jednej strony składają się na to te wszystkie procesy społeczne i ekonomiczne, o których przed chwilą była mowa, i wykształcenie się no właśnie takiej grupy zawodowej jak artyści z jednej strony, ale z drugiej strony tak, jakby wykształca się przekonanie, że owi artyści tworzą pewne przedmioty, do których, które mają bardzo określone przeznaczenie, które w języku filozofii należałoby nazwać doświadczeniem estetycznym. Znaczy, to są takie przedmioty, które mogą pełnić rozmaite funkcje oczywiście, ale ich podstawową funkcją i tym wspólnym mianownikiem jest to, że dostarczają przyjemności estetycznej. Tak? Że to są przedmioty, które służą przede wszystkim do oglądania, do jakby takiego zmysłowego rozkoszowania się sposobem ukazania tematu, kolorystyką, kompozycją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tym właśnie tak, zajmują się artyści. Wspominam o tym dlatego, że za chwilę przejdziemy do tych kwestii takich teoretycznych i będziemy mówili też o koncepcji no jednego z najbardziej znanych współczesnych, niedawno zmarłych filozofów sztuki, czy również filozofów historii, który z kolei twierdził, że w wieku XX weszliśmy w epokę post-sztuki, to znaczy żyjemy w epoce sztuki po sztuce, to znaczy pewien tradycyjny sposób myślenia, czy też mówiąc inaczej, pewne tradycyjne pojęcie sztuki, które właśnie zrodziło się gdzieś tam w latach, w wieku XV-XVI dla niektórych, się wyczerpało. To znaczy współczesna sztuka zupełnie nie przypomina tej wcześniejszej sztuki, stąd też biorą się te wszystkie problemy definicyjne. Ale wracając do takiej historycznej przebieżki, warto powiedzieć dwie rzeczy. To znaczy istotnie jest tak, że wiek XVII to jest ten moment, w którym artyści wybijają się czy emancypują się, w tym sensie, że przestają podlegać tradycyjnym cechom rzemieślniczym, zaczynają podlegać, należeć do swoich własnych cechów, czego wyrazem jest na przykład fakt zakładania Akademii Sztuk Pięknych. Akademie Sztuk Pięknych przejęły w gruncie rzeczy funkcję cechów, to znaczy to one zaczęły definiować reguły tworzenia sztuki, to one zaczęły definiować reguły edukacji artystycznej i to one koniec końców tak, nadawały adeptom wybranym przez nich, przez siebie, prawo wykonywania zawodu, znaczy prawo tak, tworzenia sztuki, takiej zinstytucjonalizowanej postaci. Natomiast drugi moment, druga kwestia, o której trzeba pamiętać, to jest to, że pojęcie sztuk pięknych w tym znaczeniu, z którym my prawie kojarzymy to sformułowanie, to w dużej mierze wynalazek wieku XVIII. Tak? To wtedy pojawia się to przekonanie, że te sztuki, które my rozumiemy jako sztuki piękne, są, można powiedzieć tak, odrębne od wszystkich innych sztuk, od wszystkich innych umiejętności. I teraz, dlaczego są piękne? No, padały rozmaite wyjaśnienia, natomiast pewnie ta koncepcja, która była najbardziej rozpowszechniona, to była koncepcja, która powiadała, że sztuki, te sztuki, malarstwo, rzeźba, poezja,
są sztukami pięknymi, dlatego że naśladują piękną naturę. Tak? Przy czym, czym była ta piękna natura, która nadała ten przydomek czy tę przydawkę piękny sztukom? To była sztuka upiększona, to była sztuka wyidealizowana. Prawda? I teraz to naśladownictwo, o które chodziło wówczas, owa mimezis, nie była taką mimezis, czy takim naśladownictwem, które my kojarzymy, nie wiem, ze sztuką na wskroś realistyczną czy naturalistyczną. Tak? Tu nie chodziło o tak zwane małpowanie natury, tu chodziło o naśladowanie natury, ale jednocześnie tak, tworzenie jej wizerunku czy portretu, który byłby doskonalszy niż to, co jesteśmy w stanie zaobserwować gołym okiem. Tak? W tym sensie te sztuki były piękne, bo upiększały naturę. Jest też, można powiedzieć tak, jest też tak, że w wieku XIX z kolei, prawda, pojawia się to pojęcie sztuk użytkowych, czyli tego, co byśmy w tej chwili już nazwali designem, bo mało kto już mówi o sztukach użytkowych czy sztukach stosowanych. Przy czym no, znowuż problem był taki, że z jednej strony sam pomysł, aby no właśnie rzemiosło artystyczne nazwać sztuką użytkową, był z jednej strony wyrazem chęci nobilitacji samego rzemiosła, a z drugiej strony no jednak podkreślano to, że znajomość reguł jest jak najbardziej wskazana, czy jest wręcz niezbędna, no ale z drugiej strony tak, jednak sztuki piękne w dalszym ciągu od rzemiosł oddzielane. Tak, i oddzielne były muzea sztuk pięknych, oddzielne były rzemiosła, muzea rzemiosł. Dobra, to ważne, żeby w tym momencie uchwycić, że ta jedna z pierwszych prób, czyli scalenia tych poszczególnych praktyk, uznawanych się za praktyki artystyczne, no miała miejsce właśnie w 1675 roku, wtedy, kiedy to źródło przyjemności, czyli tego doświadczenia estetycznego, połączyło je niejako ze sobą. No i potem były jakby te kolejne kroki. Końcówka XIX wieku to jest dość specyficzny moment, kiedy wydawało się, że osiągnięto ten cel. Pojawiły się te sztuki piękne. To był taki zwornik swego rodzaju dla poszczególnych praktyk, ale to jest ten sam moment, kiedy pojawia się najpierw fotografia, potem pojawia się film. Technologia wkracza do obrazowania, sposobów obrazowania świata. A po te narzędzia sięgają w pierwszej kolejności artyści. Między innymi dlatego tak dobre są te fotografie z XIX wieku, które się zachowały, bo to były osoby, które posiadały warsztat świetny, słabo zarabiały na malarstwie, ale się okazuje, że świetnie się odnalazły jako osoby, które robią zdjęcia. I dlatego te zdjęcia są tak dobre. No ale z drugiej strony nie tylko artyści robią zdjęcia, a bardzo szybko te technologie zostają zawłaszczone między innymi przez medycynę, tak, która pomaga w na przykład leczeniu chorób. No i wtedy pojawia się kwestia, że to, co było konstytutywne dla tych wszystkich sztuk, czyli między innymi ta przyjemność, bardzo szybko umyka, rozpływa się. Chwilę jest początek XX wieku, w ogóle pojawia się wielka awangarda i to, co wydawało się być sztuką, przestaje tą sztuką być. Te zmiany po sobie następują. Jeszcze chcielibyśmy tutaj przywołać kwestię związaną z próbą uchwycenia, jakie są oczekiwania względem sztuki. Nie po to do końca, żeby wśród nich odnaleźć taką, która będzie prawdziwa, tylko bardziej, żeby zauważyć, z jak wielką trudnością autorzy się mierzyli, kiedy chcieli to uchwycić. No więc w związku z tym mamy oczekiwania względem sztuki, by pobudzała żarliwość duszy. Jakby nagrodę temu, kto powie, czym jest żarliwość duszy. Czy to jest jakaś potrzeba zaspokojenia, pragnienia tej duszy, czym jest dusza, jakie są jej pragnienia, kto je zna, no to pewnie zasługuje na nagrodę. By przypominała prawdziwy byt, to jest marzenie, że sztuka będzie odzwierciedlała właśnie tą piękną naturę. Wielka awangarda natychmiast pokazała, że to nie jest celem sztuki, bo otwierała lot do nieba. Pamiętam, tutaj mamy autorytet, który za tym stanął.
Sztuka jest wizją Boga w przyrodzie, sztuka jest przyznaniem praw ducha, albo pospolite by cieszyła po prostu oczy i uszy. Co ciekawe, Tatarkiewicz wyprowadził z tego różne sposoby zdefiniowania, czym ta sztuka jest, podając najpierw próbę takiej konstytutywnej właściwości albo cechy dla sztuki i po chwili poddając krytyce, że ona jest nie do obrony. Czyli to jest jakby wszelkie próby zdefiniowania sztuki, które za chwilę kończą się niepowodzeniem. Ja nie będę ich w tym momencie tutaj wszystkich przywoływał. Zwrócę tylko uwagę na to, że jest próba zdefiniowania, czym jest sztuka, poprzez sam akt twórczy, czyli tutaj najistotniejszą figurą jest artysta, albo jednak robi się to poprzez doświadczenie estetyczne i to doświadczenie estetyczne jest w odbiorcy, widzu, w czytelniku. No i wtedy mamy znacznie większą rolę odbiorcy, artysta jest trochę zmarginalizowany. Również jest kwestia na przykład tego, że dzieło sztuki musi mieć jakiś kształt, musi mieć jakąś formę. No i w pewnym momencie Tatarkiewicz wpadł na pomysł, żeby stworzyć taką definicję sztuki, dość inteligentną, która będzie w stanie spełnić wszystkie te warunki, które one samodzielnie nie są wystarczające. No i stworzył następującą definicję, która jest dość znana. A najważniejsze, żeby złapać to słowo bądź, tak, bo ono jest tutaj kluczowe, czyli sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć. Jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać. Czyli to jest taka ciekawa definicja, która pokazuje, że możemy sobie wyobrazić dwa dzieła sztuki, które nie mają żadnej cechy wspólnej. Dlatego, że możemy sobie wyobrazić, że mamy dzieło, które odtwarza jakąś rzecz i zachwyca, ale możemy sobie również wyobrazić rzecz, która wyraża pewne przeżycie i wstrząsa. Tak? Czyli te dwa elementy nie mają, te dwa dzieła nie mają elementu wspólnego, ale ta definicja jest tak skonstruowana, że one się tam zmieszczą. Bo logika też ta, która stoi za rozstrzygnięciem Tatarkiewicza i trzeba też powiedzieć tak, że ta koncepcja jest stosunkowo słabo znana za granicą, ale ilekroć osoby, które szczególnie dużo uwagi poświęcają tego rodzaju problematyce, to znaczy problematyce definiowania sztuki, a zapoznają się z tą koncepcją, to okazuje się, że jest to jakby dla nich swego rodzaju objawienie i bardzo żałują, że o tym nie wiedzieli, bo Tatarkiewicz powtórzył, można powiedzieć tak, niezależnie od wszystkich innych rozmaite intuicje i koncepcje, które na Zachodzie, tak sobie powiedzmy, są bardzo znane i są bardzo uznane, nawet jeśli oczywiście są dyskutowane. Natomiast logika, jaka stoi za tą definicją, jest z jednej strony taka, jak było widać na poprzednim slajdzie, to znaczy jeśli sobie zdefiniujemy sztukę i powiemy, że sztuka to jest to, a to, a to, no to się nagle okazuje, że można wskazać przedmioty, które są sztuką, a które pod tę definicję nie podpadają. Albo nagle okazuje się, że są przedmioty, które spełniają czy podpadają pod tę definicję, ale za sztukę nie uchodzą, to jakby z jednej strony, pomijając już takie kwestie, że nie wiem, tradycyjne definicje posługują się pojęciami, co do których znaczenia nie jesteśmy pewni. Na przykład sztuka wytwarza formy piękne, ale my dokładnie nie wiemy, na czym to piękno polega. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że w pewnym sensie cóż takiego Tatarkiewicz zrobił? To znaczy Tatarkiewicz jakby zgodził się z tymi wszystkimi definicjami, które przed chwilą pokazaliśmy. Tak? Od tych... Połączył je tak, stworzył jedną całość, natomiast to jest też taki wyraz. Stworzył całość i nie zarazem, dlatego że to bądź oznacza, że może być i, ale i nie musi być, tak? Czyli to nie jest skute, że wszystkie te warunki muszą być spełnione, tylko że nie muszą być wszystkie warunki spełnione, żeby mieć to dzieło. No dla niego bądź i albo to jest akurat ten rodzaj alternatywy. I w tym sensie, tak?
z punktu widzenia tej definicji dziełem sztuki będzie Sąd Ostateczny w Sykstynie, jak również będą te ikony Flawina, czyli świecące, połączone ze sobą jarzeniówki. Prawda? Natomiast jeszcze jedno za tą definicją stoi, mianowicie to przeświadczenie, że wszystkie dotychczasowe definicje sztuki, jakie pojawiły się w historii od starożytności do połowy XX wieku, w pewnym sensie są prawdziwe, to znaczy coś uchwytują ze sztuki. Tak? Znaczy, to jest też taka koncepcja takiej filozofii wieczystej, to znaczy każdy filozof czy każdy teoretyk, również każdy artysta coś z tej sztuki odkrywa, to znaczy coś pozwala uchwycić, tak? I w tym sensie ten taki rozciągnięty w czasie przyrost wiedzy jest pewnym faktem, tak? A zdać z tego można sprawę w taki sposób, że uwzględnia się cały ten korpus, można powiedzieć, rozstrzygnięć, a sposobem na to jest właśnie stworzenie pewnej alternatywy, to znaczy sztuka może być taka, jak ją widział Michał Anioł, albo taka, jak ją widzieli w średniowieczu, albo taka, jaką chciał ją widzieć Platon, albo taka, jaką chcieli ją widzieć XIX-wieczni realiści. Dziękuję bardzo za tę obronę i wytłumaczenie tej definicji, dlatego że właśnie ja bym chciał trochę się do niej dobrać i pokazać, że ona była pewnym niezłym sposobem poradzenia sobie, no ale oczywiście nie wytrzymała próby czasu, tak? Znaczy za chwilę, jak to ze sztuką jest, musiała sprawić, że ta definicja była nie do obrony. Chciałbym tutaj przywołać takiego czechosłowackiego artystę, bo on jeszcze w tamtych czasach tworzył, Kowandę, który robił rzeczy dość intrygujące. O ile ta pierwsza, która tutaj jest przywołana słowami, znaczy jego własnymi słowami, czyli artysty, ale pojawia się w komentarzu Grzegorza Dziamskiego, które brzmią, czyli te słowa artysty brzmią tak. Stoję na placu Wacława przed teatrem. Wykonuję pewne ruchy i gesty według opracowanego wcześniej scenariusza. Mijające mnie przechodnie nie podejrzewają nawet, że oglądają performance. I to mniej więcej w ten sposób wyglądało, czyli mamy artystę, który tworzy sobie swego rodzaju scenariusz. Ja teraz troszkę to zaimprowizuję, bo nie mamy do tego bezpośredniego dostępu. Siedząc sobie w domu bądź w pracowni, pisze na karteczce scenariusz tego, co będzie robił na placu. No i to mniej więcej wygląda tak. Stojąc na placu, obrócę się w prawo. Zrobię 4 kroki do przodu, przystanę, popatrzę w niebo, obrócę się, podrapię się za uchem. Tak? No i potem jest ten człowiek, który ląduje na tym placu, no i zaczyna wykonywać to, co wcześniej zaplanował. Tak? Czyli jakby robi te 4 kroki, tu ja muszę iść powoli, żeby nie wyjść z kadru, patrzy w górę, obraca się, drapie się za uchem i tak dalej. I jakby to nie jest możliwe do dostrzeżenia przez inne osoby na tym placu, że mamy do czynienia z performancem, no, że to jest jakaś akcja artystyczna. No i wydaje się, że jakby no, w takim razie jakby nic się za tym nie kryje, to są działania, które nie są w stanie wypełnić tej definicji Tatarkiewicza, którą mieliśmy wcześniej, dlatego że jest trudno powiedzieć, że tutaj mamy z czymś, co jest zdolne zachwycać, wzruszać bądź wstrząsać, dlatego że trudno znać, że to nas nami wstrząsnęło, zachwyciło bądź wzruszyło, ale z jakimś działaniem artystycznym tutaj mamy do czynienia. Co się za tym kryje? Oczywiście kryje się za tym pewnego rodzaju smutek artysty żyjącego w latach 70. Wcześniej był interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, jest dość spora cenzura, wszelkie instytucje sztuki są opanowane przez władzę, nie można wystawiać, ludzie tracą etaty w akademiach sztuk pięknych, dlatego że nie chcą uczyć zgodnie z przykazem władzy albo są politycznie niezgodni z aktualną linią i artysta pozostaje sam, jest wykluczony z przestrzeni galerii, z przestrzeni Akademii Sztuk Pięknych, zaczyna działać w przestrzeni publicznej, jest osamotniony, tworzy jakiegoś rodzaju interwencję w tej przestrzeni, która nie może zostać wychwycona przez władzę. Nie może zostać podać krytykę, nie można go za nic oskarżyć, że te treści są niezgodne i artysta w tak małym stopniu działa.
tego typu interwencje tego artysty właściwie przeszły do historii, dlatego że tutaj mamy tego samego artystę, który sobie zbierał śmieci na ulicy, po którym je rozsypywał dla siebie wymyślny sposób. Chociaż rzeczą, która mi się chyba najbardziej podobała, to jest przenoszenie wody w rzece. Czyli tu jest artysta, który bierze w dłonie trochę rzeki z Wełtawy, po czym robi kilka kroków zgodnie z nurtem rzeki i z powrotem ją wpuszcza do tej rzeki. No, znowu działanie, które chyba nie mieści się w tej koncepcji Tatarkiewicza. To nie jest całość. Słucham? Ale to nie jest całość. Śmiało. No dobra, ale to oczywiście jakby pojawia się kwestia, że jest konieczność podciągnięcia tego po coś, jakby... Tak, oczywiście, no tylko jakby ważne jest to, że jakby z czym jakby tylko tak, oczywiście jest pytanie, z czym mamy tutaj do czynienia, bo jeżeli mamy performera, no to performance dokonuje się w momencie i samo dzieło sztuki istnieje wtedy, kiedy ono jest wykonywane. I to jest ten moment, kiedy to wykonywanie ma swoją publiczność, tylko to jest publiczność nieświadoma tego, że jest widzem, tak? I to jest jakby też nowe ustanowienie widza w ogóle w sztuce, które performance po chwili zaczyna zmienić, dlatego że robi z osoby nieświadomej świadka. Świadka, który nie wiedząc, że patrzy na performance, poświadcza działanie artysty i sprawia, że ono jest realne, tak? One w dużym stopniu istnieje. I oczywiście przez to, że później refleksja nad tymi działaniami trafia do nas pośrednio poprzez instytucje, wtedy kiedy artysta już może wystawiać albo wyśle w tym wypadku na przykład za granicę swoje prace. Proszę zwrócić uwagę, że tam była ważna informacja, że ten artysta właściwie wrócił niejako w 2007 roku, czyli tyle czasu właściwie zajęło mu, żeby przedostać się do historii sztuki, być pokazanym na Zachodzie wtedy, kiedy było dokumenta w tym roku, by te rzeczy na powrót wróciły. To jeszcze jedna akcja tego artysty. Artysta spotyka się na placu i umawia ze swoimi znajomymi, kiedy już wszyscy są zebrani, to on wtedy daje nogę i nikt nie wie dlaczego, czyli odwraca się i zaczyna uciekać, chowa się za rogiem i biegnie dalej, nie mówiąc nikomu jakby co się dzieje, tak? I to niejako przechodzi do historii. No i teraz mogę jeszcze jedno dodać, bo kwestia jest znowuż z filozoficznego punktu widzenia istotna, to znaczy jeśli patrzymy na ten performance jako na performance, wszystko jedno na który, tak? I uznajemy, że dziełem sztuki jest działanie, to co się rozgrywa w określonym miejscu, w określonym czasie, to fotografia nie ma z tym nic wspólnego. To nie wchodzi, to jest tylko dokumentacja, to jest tylko zapis. Tak? I już, prawda? Tutaj kwestią jest raczej, i do tego właśnie zmierzamy. Ale to ja do tego, dodam jako kulturoznawca, jakby dodam, że dokumentacja działania artystycznego została uznana jako równoważna z dziełem sztuki przez rynek sztuki, dlatego żeby można było to spieniężyć. Znaczy możliwość sprzedania oryginalnej fotografii czyjegoś działania na rynku sprawiło, że ta fotografia została niejako uznana za element sztuki. Tak? Takie są też
przesłanki. Bo tutaj kluczowe dla uznania tego działania za działanie artystyczne, a nie powiedzmy sobie po prostu dziwactwo, tak, jest fakt, że mamy do czynienia z artystą. Tak, i do tego właśnie, właśnie przechodzimy. Tak, i pojawia się pytanie, tak, jakby o status jakby twórcy czy wykonawcy i pośrednio, bezpośrednio też o status tego, co on wytwarza, który będzie właśnie gwarantowany, powiedzmy sobie tak, autorytetem instytucji, ale inaczej niż to wcześniej bywało. No więc jeżeli ta niezwykle zmyślna definicja Tatarkiewicza nie przetrzymuje tej próby, czyli moim zdaniem jednak tych prac i tych działań nie jest w stanie w sobie zmieścić, w takim razie jaka definicja byłaby w stanie? No i teraz kilka propozycji. Pierwsza jest taka, że pojawia się w ogóle kryzys definicji. Kryzys definicji związany z tym, że powoli zaczęto dostrzegać, że logicznie daje się udowodnić, że definicja sztuki jest najzwyczajniej niemożliwa. I taki głos w tej dyskusji się pojawia. W rzeczy samej mamy wszelkie powody sądzić, że sztuka stanie na głowie, aby unicestwić to, co wcześniej uznano właśnie za definicję. Czyli mówiąc wprost, to, że w sztuce mamy do czynienia z ewolucją, znacznie częściej z rewolucją, sprawia, że każda definicja, która pojawi się w środowisku akademickim, zostanie wzięta na warsztat przez artystę po to, żeby stworzyć coś, co się wymknie tej definicji. Czyli mówiąc krótko, sztuki się zdefiniować nie da. Tak, taka koncepcja się pojawiła. I teraz po pojawieniu się tej koncepcji, wtedy kiedy środowisko mniej więcej uznało, że jest na tyle odpowiedzialne, że nie potrzebuje mieć tej definicji, żeby móc dalej pracować, czyli uprawiać historię sztuki, teorię sztuki, refleksję nad sztuką, że kulturoznawcy również będą odróżniali tekst kultury, który dziełem sztuki jest, od tego, który dziełem sztuki nie jest, pojawił się taki spadek zainteresowania ukucia takiej definicji. Ale oczywiście tylko na pewien czas, bo jednak za chwilę komuś przyszło do głowy, że jeżeli sztuka, tak jak tutaj powiedziałem, w rzeczy samej mamy wszelkie powody sądzić, że sztuka stanie na głowie, aby je unicestwić. Krótko mówiąc, bardzo ekspansywny, awanturniczy charakter sztuki sprawia, że jej definicja jest logicznie niemożliwa. Natychmiast ktoś wpadł na pomysł, żeby trzeba stworzyć definicję, która pozwoli uchwycić jednak ten jej awanturniczy charakter. I taką definicją i taką próbą jest instytucjonalna definicja sztuki, która w swoim takim potencjale rozumowym jest fenomenalna, dlatego że ona to uchwyca i ona brzmi tak, artefakt, któremu jakaś osoba czy osoby działające na rzecz określonych instytucji społecznych, czyli świata sztuki, nadały status przedmiotu, który może być poddany wartościowaniu. Czyli to jest próba stworzenia definicji, która jest w stanie przewidzieć wszelkie rewolucje, które się dokonają, jeżeli tylko te rewolucje zostaną uznane przez aktorów tego świata sztuki, czyli przez dyrektorów muzeów, galerii, marszandów, krytyków sztuki, pracowników Wydziału Sztuki, Historii Sztuki, Estetyki, Filozofii itd. itd. Kiedy oni się zgodzą co do tego, że coś jako dzieło sztuki będą traktowali. Czyli kurator uzna, że chce coś wystawić, dyrektor mu na to pozwoli, a potem pojawi się recenzent i napisze o tym tekst. Wtedy to trafia do tego świata sztuki i samo to, że funkcjonuje w obiegu, sprawia, że jako dzieło sztuki możemy to traktować. No jest to swego rodzaju definicja, moim zdaniem, o niezwykłej próbie, będącej niezwykłą próbą intelektualną, tylko całkowicie bezużyteczna. I na tym polega chyba jej fenomen, dlatego że nie pozwala nam rozpoznać poza kontekstem, czy to, na co patrzymy, jest dziełem sztuki, czy nie jest dziełem sztuki. Czyli mówiąc wprost, musimy niejako wtedy
zaufać autorytetom, a jak wiemy, autoryteci są różni. Ja się dzisiaj spierałem w ramach zajęć właśnie z tym, że przecież oczywiście krytycy są osobami odpowiedzialnymi i oni niejako wiedzą, co jest sztuką. To ja wtedy, żeby odbić niejako piłeczkę, zwróciłem uwagę, że jakoś tak się niestety historia sztuki potoczyła, że tymi krytykami sztuki zazwyczaj byli mężczyźni. Ci mężczyźni byli dyrektorami muzeów, galerii, byli rektorami, dziekanami uczelni Akademii Sztuk Pięknych bądź wydziałów. Jakimś dziwnym cudem sztuka kobieca nie trafiała w związku z tym do świata sztuki i była z tego świata wykluczona. Więc niespecjalnie tak łatwo powinniśmy ufać właśnie tym graczom, którzy tym światem sztuki rządzą, no bo oni mogą mieć różnego rodzaju narzędzia wykluczające potencjalne dzieła właśnie z tego obiegu. To może jeszcze, może, żeby to przedstawić trochę z jeszcze innej strony. To znaczy można powiedzieć tak, do pewnego momentu wierzono, że sztukę można zdefiniować, że można podać zestaw cech, które musi posiadać jakiś przedmiot, żeby przedmiot był dziełem sztuki. Potem pojawia się ta myśl, że żyjemy w połowie XX wieku. Właściwie już wydawałoby się, że widzieliśmy wszystko, te dzieła sztuki, które znamy od starożytności do wieku XX, są tak różne i mają tak rozmaite cechy, że w gruncie rzeczy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka sztuka jest, czy jakie coś powinno być, żeby być dziełem sztuki. Innymi słowy, że sztuki się nie da zdefiniować, no ale można powiedzieć tak, kolejny krok, który prowadzi, czy który wiedzie dalej, jest krokiem następującym. Skoro nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest sztuką, no to możemy powiedzieć, wszystko jest sztuką i to jest, prawda, jedno z tych takich słynnych haseł dwudziestowiecznych, ale też i jest ryzyko, prawda, że jeśli wszystko jest sztuką, to nic nie jest sztuką, a zarazem jednak mamy jakieś takie przekonanie, tak, że jesteśmy w stanie odróżnić dzieło sztuki od niedzieła sztuki. Taki ulubiony, można powiedzieć, eksperyment intelektualny tych filozofów, którzy się tą problematyką zajmują, jest tego rodzaju. Proszę sobie wyobrazić płonący magazyn i mają teraz Państwo za zadanie wyniesienia stamtąd dzieł sztuki. Czym się Państwo kierują? Tak? I myśl jest taka, że my jakoś to potrafimy zrobić. Będą błędy, coś pominiemy, być może się coś wyniesiemy niepotrzebnie, ale zasadniczo wiemy jak to zrobić. Tą gaśnicę, o której wspomniałeś na początku. Choć więc z jednej strony nie jesteśmy w stanie, sztuka może wyglądać w dowolny sposób, to zarazem jednak nie jest tak, że wszystko jest, czy wszystko może być sztuką. Tak? Znaczy jakieś granice tego uniwersum trzeba ustanowić. I tutaj te granice są granicami instytucjonalnymi, prawda? Bo w największym skrócie ta tak zwana instytucjonalna, czy można powiedzieć socjologiczna teoria sztuki, tak? Socjologiczna w tym sensie, że tutaj mówimy o tym, w jaki sposób pewne grupy myślą i o pewnych przedmiotach i jak nimi operują, mówi tyle. Znaczy dziełem sztuki jest każdy przedmiot, który zostaje uznany za dzieło sztuki przez świat sztuki, prawda? Przez tę sieć rozmaitych instytucji, osób, w tym również artystów. A teraz od razu pojawia się pytanie, czym jest ten świat sztuki, czym jest ta instytucja? I odpowiedź jest taka, że to jest taka instytucja, która uznaje pewne rzeczy za dzieła sztuki, prawda? Czyli mówiąc krótko, jest to taka definicja wadliwa, ponieważ wyjaśnia to, co nieznane przez to, co nieznane, prawda? Znaczy dziełem sztuki jest coś, co jest uznane przez instytucję sztuki, instytucja sztuki to jest coś, co uznaje pewne rzeczy za dzieła sztuki, tak? No i na to autor tej definicji, czyli tutaj wzmiankowany George Dickey, mówi zgoda, to jest pewien błąd logiczny, ale ja na to nic nie poradzę, świat sztuki tak funkcjonuje, znaczy taka jest rzeczywistość, tak? Tak po prostu funkcjonuje nasze społeczeństwo i tak zawsze funkcjonowało. To nie jest wymysł XX wieku, tylko sztuka zawsze tak funkcjonowała, znaczy pewne przedmioty po prostu były uznawane za dzieła sztuki. Kiedyś takim kryterium było to, że naśladowały świat naturalny. Trudno powiedzieć, czy był kiedykolwiek jakiś ogół, czy nie ogół. Tak? To zawsze była pewna instytucja, to była pewna sieć zależności. Mhm. Dobra, to teraz jeszcze tylko ostatnia próba zdefiniowania sztuki, dlatego że autor tej instytucjonalnej definicji sztuki
nie spodziewał się tego ciosu. Nie spodziewał się ciosu od teoretyka, którym sam się posłużył. Dlatego, że pojęcie świat sztuki jest autorstwa Artura Danto i on przeprowadził krytykę tego, co zaproponował Dickey, pokazując, że sam akt uznania czegoś za sztukę przez instytucję sztuki, a dokładnie przez aktorów tego świata, nie jest wystarczający. Tam się pojawia między innymi taki przykład, że jeżeli mamy galerię sztuki, mamy dyrektora i ten dyrektor galerii sztuki każe strażnikowi wręczyć kwiaty któremuś widzowi i te kwiaty nie będą się różniły w ogóle od tych, które na tej samej wystawie się znajdują i nazywają się Martwa Natura, to samo to, że taka była wola aktora uznania tych kwiatów dawanych przez strażnika, nie sprawi, że mamy do czynienia ze sztuką. Czyli możemy sobie wyobrazić, że nawet jeżeli cały świat sztuki zostanie wprowadzony w błąd, bo pewne działanie będzie w ten sposób uznawane, to może nie być wystarczające. I Danto stwierdził, że tutaj potrzebny jest pewien kontekst. Kontekst historyczny, który sprawia, że dane dzieło, które powstaje, jest ukonstytuowane poprzez interpretację. Ono musi zyskać pewien sposób odczytania i dotarcia do ukrytego gdzieś sensu, który nam nie jest dany wprost. Dlaczego ten ukryty sens był tak istotny dla Artura Danto? Dlatego, że dla niego punktem wyjścia było pudełko na płatki mydlane autorstwa Andy'ego Warhola, które to pudełko było praktycznie nieodróżnialne od pudełka na płatki mydlane, które można spotkać w supermarkecie. I to jest moment, w którym sztuka przypomina świat, który sztuką nie jest. Mało powiedziane jest, przypomina, jest właściwie tożsama. Znaczy można wziąć zasadniczo pudełko, które można w połowie lat 60. można było kupić w dowolnym sklepie na rogu i które po prostu zawierało płatki do prania, tak? Czy proszek do prania. A z drugiej strony ktoś taki jak Andy Warhol może stworzyć identyczne pudełko. Tak? Znaczy, bo Warhol akurat nie brał tych prawdziwych pudełek, tylko stworzył pudełko, które ze sklejki czy z dykty, które pomalował tak, że jest nieodróżnialne, to znaczy jeśli je weźmiemy czy je obejrzymy, to nie widzimy różnicy, to nie jest jakby imitacja, tak? To jest jakby jakiś taki klon czy sobowtór. Tak, znaczy jakby można sobie wyobrazić sytuację, kiedy ja ze sobą przynoszę oryginalną pracę Andy'ego Warhola oraz kupuję wcześniej pudełko w sklepie. Stawiam przed państwem, każę zamknąć oczy, zmieniam miejscami, państwo otwierają oczy, każę pokazać, które to jest które pudełko. Pewnie jedyną metodą na sprawdzenie, która to jest, to będzie podniesienie ręki po to, żeby któreś z nich zniszczyć i wtedy, kiedy ktoś się wydrze, nie rób tego, będziemy wiedzieli, że to jest właśnie to. Ale ono wizualnie jest nieodróżnialne. Jeżeli nie jest wizualnie odróżnialne, a z drugiej strony nie możemy ich dotykać, jak to zwykle bywa w galeriach, bo to jest warte miliony aktualnie, to wtedy musimy mieć taką definicję sztuki, która nam pozwoli, jeżeli nawet nie odróżnimy, to stwierdzić, czym się różni jedno od drugiego. I tym czymś, zdaniem Artura Danto, jest właśnie interpretacja, która stoi zarazem za aktem twórczym, czyli intencja autora, ale i późniejsza intencja osoby, która dane dzieło ogląda i poddaje refleksji. Dlaczego zatem to pudełko, które stworzył Andy Warhol, byłoby tym dziełem, a to nieodróżnialne pudełko by tym dziełem nie było? Praca powstaje wtedy, kiedy mamy dość hulający sobie swobodnie kapitalizm. Pojawia się słabość do towarów i język sztuki bardzo szybko przenika właśnie do świata konsumpcji. Co łatwo jest zauważyć w różnego rodzaju nazwach. A jeżeli ktoś nam powie, że idzie w ten weekend do galerii, to nadal nie będziemy wiedzieli, czy on idzie kupić t-shirt, czy on idzie poobcować ze sztuką na przykład w Zachęcie, bo galeria handlowa i galeria sztuki jakby ma ten sam element łączący. Jak zbliża się Boże Narodzenie, teraz już mniej, ale kiedyś wszyscy lubili iść pooglądać wystawy. Ale nie wystawy, które są w muzeach, w galeriach, wystawy, które są w sklepach.
czyli witryny. Dlatego, że nie chodziło się kupować, chodziło się oglądać. Ale to, co było oglądane, stanowiło jakieś źródło doświadczenia estetycznego, mimo tego, że nie wyszło spod ręki artysty. Tak? I towar... Dobra, to za chwilę do tego dodam ten... Tak, za chwilę kończymy, za chwilę tylko dodam ten ważny element, czyli jakby to, co ja przed chwilą powiedziałem, jakby się dzieje w świecie konsumpcji, ale w tym samym czasie obrazy i dzieła sztuki stają się niezwykle dobrą lokatą kapitału. Znaczy one stają się towarem, który pozwala zarabiać. W związku z tym galerie sztuki, nawet jeżeli tam nie można kupić obrazu, to stają się reklamą tego, w co można zainwestować. Czyli mówiąc wprost, galerie sztuki i muzea coraz bardziej stają się światem konsumpcji, a ten świat konsumpcji, czyli sklepy z wystawami i galeriami handlowymi, staje się źródłem tego doświadczenia estetycznego. Andy Warhol, który przenosi pudełko ze sklepu do galerii, pokazuje nam, że żyjemy w świecie, w którym już nie ma granicy między jedną a drugą instytucją. Te misje, które miało jedno i drugie, się wymieszały. Mamy jakby z jednej strony tak, źródło doświadczenia estetycznego, ale też i kwestie ekonomiczne, lokaty kapitału, obrót, rynek i tym podobne rzeczy. I teraz to, o czym ja się zazwyczaj ze studentami się spieram, to jest właśnie postrzeganie Andy'ego Warhola nie tylko jako tego, który świetnie potrafił to wykorzystać, potrafił otworzyć fabrykę dzieł sztuki i sprzedawać je masowo. Znaczy samo to sprzedawanie masowo swoich własnych prac było niejako takim działaniem performatywnym, czyli rozpoznaje reguły rynku. Świat sztuki dzisiaj nie jest światem demiurgów, którzy potrafią tworzyć piękne odwzorowanie przyrody. Dzisiaj świat sztuki jest rynkiem. Ja mam tego świadomość, ja zarabiam w ten sposób, że to krytykuję. I on jakby tworzy fabryki słabej jakości, prace, które wychodzą z drukarni i tym podobne rzeczy. Oczywiście można to czytać w jakiś sposób, ja staram się czytać, to jest w pełni świadome działanie artysty, który ma w sobie potencjał krytyczny względem tego rynku kapitalistycznego. Czyli to jest w pełni świadomy celebryta, który wie, że będąc celebrytą, będzie mógł krytykować to, że jest celebrytą. Tak? I pewnie w ten sposób ja bym zakończył. Znaczy wracając jeszcze na chwilę do tego pudełka Brillo, to znaczy można powiedzieć tak, na jakiej zasadzie ta socjologiczna czy instytucjonalna teoria sztuki wykorzystała filozofię Artura Danto, bo to Artur Danto powiedział, że jeśli chcemy odróżnić sztukę od niesztuki, to musimy posiadać pewną teorię, znaczy musimy mieć przekonanie, jaka sztuka jest i tak zawsze było. To znaczy przez 1000 lat w Europie obowiązywała, mówiąc krótko, bardzo prosta teoria, mówiąca tyle, że dzieło sztuki ma naśladować wyglądy rzeczy, które jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem. I przeprowadzaliśmy bardzo prosty test, to znaczy przeprowadzano bardzo prosty test. Jeśli coś imitowało rzeczywistość, to było dziełem sztuki, jeśli nie imitowało, to dziełem sztuki nie było. Czyli przyjmowano punkt widzenia celników, którzy oclili ptaka Brancusiego, bo uznali, że to do niczego nie jest podobne. Tak? Dzieło sztuki ma naśladować rzeczywistość. Tak? Tyle tylko, że Danto mówi, nie mamy obowiązku, tak, uznawania akurat tej teorii. Teoria zasadniczo może być dowolna, tyle tylko, że teoria ma do siebie też to, że no, musi mieć swoich wyznawców, znaczy musi mieć osoby, które się na nią godzą. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz,
która idzie w parze i o tym przed chwilą też wspominał Mateusz, znaczy dla Artura Danto dzieło sztuki jest takim przedmiotem, które trzeba zinterpretować, znaczy jest dziełem sztuki, które posiada jakiś dodatkowy, powiedzmy sobie, ukryty sens, w takim znaczeniu, że pudełko Brillo jest po prostu pudełkiem Brillo, to znaczy ono służy do prania, czy do mycia, do prania. Do ochrony zawartości, którą bierzemy. Okej. Natomiast to pudełko Brillo, tak, zrobione przez Warhola, tak, nie chodzi o to, że ono nie służy do prania. Tak, chodzi ono o to, że ono ma trzeba je jakoś zinterpretować. Znaczy, domaga się interpretacji sam fakt, że Warhol stworzył coś nieodróżnialnego od pudełka z płatkami mydlanymi, a tym samym stworzył przedmiot, który mówi coś więcej. Komunikuje, można powiedzieć, coś więcej, aniżeli to, co widać na pierwszy rzut oka. A tym czymś jest no, chociażby no właśnie cała krytyka tego systemu kapitalistycznego czy świata konsumpcji. Prawda? Z tego między innymi względu Danto też mówił o epoce post-sztuki czy końca sztuki. Tak? To znaczy dla niego sztuka zaczęła zastanawiać się sama nad sobą, czegoś, czyli zaczęła robić tak, coś, czego nigdy wcześniej nie robiła, bo kiedyś sztuka czy artyści po prostu tworzyli sztukę, a teraz się zastanawiają, co to znaczy tworzyć sztukę, dlaczego te rzeczy, które robimy, są sztuką i co to znaczy w gruncie rzeczy być artystą. Poniekąd tak, znaczy sztuka przeistoczyła się w swoją własną filozofię, tak, coś, z czym wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Może jeszcze jedna uwaga, nawiązując do tego, co pan mówił a propos tej oryginalności, tak? To znaczy, bo na to też zwraca się dużą uwagę i ci filozofowie też zwracali na to uwagę. To znaczy, oryginalność, sama koncepcja oryginalności jest też pewną koncepcją, która w pewnym momencie się narodziła, tak? Bardzo późno można powiedzieć, na dodatek. I w świecie sztuki, można powiedzieć tak, a zdaje się umierać. Tak? To znaczy już posiadanie czegoś oryginalnego, czy to fakt, że mamy do czynienia z jakimś oryginalnym dziełem, cokolwiek ta oryginalność znaczy, przestaje się liczyć, mało tego, może stać się jednym z elementów tej gry artystycznej. Tak? To znaczy tworzymy coś, co nie jest, celowo nie jest oryginalne. Tutaj w dalszym ciągu widzimy pudełka Brillo, natomiast ja w tej chwili nie pomnę współczesnego nazwiska malarza amerykańskiego, który tworzył dzieła sztuki pod tytułem Pudełka Brillo Andy Warhola, które kompletnie nie różniły się od pudełek Brillo Andy Warhola, ale malował też autoportrety Picassa, które nie różniły się od autoportretów Picassa, prawda? Więc tego rodzaju zabawy, które są takimi zabawami na poły artystycznymi, na poły konceptualnymi czy filozoficznymi, no właśnie pokazują tak, tę kwestię, że to, ten problem sztuka, nie sztuka, jakby jest problemem już wpisanym w sztukę, tudzież nie sztukę. Oczywiście, jak najbardziej, tyle tylko, że jeśli jest sztuką, no to można powiedzieć, że jest w tym takim dawnym znaczeniu, a nie jest rozpoznawane jako ta sztuka równa sztuce chociażby Andy Warhol. Ja się nie do końca się z tym zgodzę, bo ta moja lekka uszczypliwość, która się pojawiła, że nie chodziło o proszek, tylko o opakowanie tego proszka, to dlatego, że to jest ta różnica w ready-made, która się pojawiła. Dlatego, że pisuar wystawił Marcel Duchamp i to był przedmiot użytkowy. Andy Warhol nie wystawia przedmiotu użytkowego, tylko opakowanie na ten przedmiot. Dlatego, że opakowanie przejęło na siebie rolę estetyczną. My nie widzimy produktu, widzimy opakowanie na produkt i ono ma przyciągnąć naszą uwagę. Świat sztuki, czyli ta estetyka rozlała się właśnie z galerii, przelała się na towary. Dlatego korporacje zatrudniają artystów, którzy projektują opakowania, które będą atrakcyjne, czasami są to autentyczni artyści. Cała zabawa polega na tym, że dotarto do tej osoby, która
stworzyła Brillo Box, projekt, sukcesu nie odniosła, dużo nie zarobiła, miała problemy z utrzymaniem się. Artysta, który wystawił efekt jego pracy, sprawił, że jego prace były sprzedawane za miliony bardzo szybko. I to jest być może cała zabawa. Cała filozofia. Dziękujemy. I chyba to wszystko na tyle. Oczywiście, jeśli mają Państwo jakieś pytania, jeśli mamy jeszcze chwilę czasu, bo myśmy się strasznie rozgadali, postaramy się bardziej trzymać się w ryzach następnym razem. To bardzo, bardzo prosimy. Tylko to się nagrywa, dlatego żeby było wiadomo, na jakie pytania my odpowiadamy. To okropne, że się nagrywa. To prawda. Do tej części, w której panowie mówili o, jakby śledzili ten tok historyczny, tam się pojawił ten slajd o rzeźbiarzu i powiedział pan o tym, że tak naprawdę koniecznym warunkiem było to, żeby powiedzmy artyści ówcześni przynależący rzemieślnicy do różnych cechów uświadomili sobie swoją jakby wspólnotowość, tak? Natomiast jednocześnie szczerze przyznam, że nie wiem do końca, jak to w głowie pogodzić z tym, że na przykład jeszcze w średniowiecznych zachowanych kontraktach na różne chociażby nastawy ołtarzowe słowa malarz i rzeźbiarz są stosowane absolutnie wymiennie. I czyli nie jest tak, że ta wspólnotowość nie była gdzieś tam uświadomiona, ona wydaje mi się, że gdzieś tam drzemała, w związku z czym pytanie, dlaczego tak późno? Dobra, na to pytanie pewnie nie potrafię tak z marszu odpowiedzieć, co było tym powodem. Ja z pewnością doszukiwałbym się w tym kontekście kulturowym, znaczy to jest moment emancypacji artysty i nagle to dwór zaczyna starać się o to, żeby dany artysta pracował dla dworu. Czyli ważne jest nazwisko, czyli który artysta jest na tym dworze. To jest jeden z tych elementów, znaczy emancypacji, która być może za sobą pociąga, że oni zaczynają być dostrzegani, jakby ich rola, oni się wybijają. Pewnie obraz Panny Dworskiej Velázqueza jest tym najlepszym przykładem. Ten słynny krzyż, który się pojawia, który ma pokazać status tego artysty, tak? Jakby, że on jest już, ma wysoką rangę niż pozostałe osoby, które pracują dla dworu. To jest jakby ten moment. Najprawdopodobniej dostrzeżenie tego sprawia, że jest potrzebne widzenie wspólnoty na tym poziomie. I chyba dlatego z perspektywy takiej kulturowej, czy jakby nie samej historii tego dzieła, w tym dostrzegałbym tę potrzebę szukania podobieństw, bo jeżeli ten, który robi w drewnie, dobrze się sytuuje, to dlatego, że ja jestem podobny, tylko ja mogę na przykład Państwu zrobić w czymś innym, bo jesteśmy tacy sami. Pewnie w ten sposób troszeczkę bym szukał takich kulturowych, drobnych zmian, które sprawiały, że ludzie zaczęli troszkę mówić, policzmy się i zadziałajmy w naszym własnym interesie. Tak? I być może to było powodem, kiedy uspójniano te słowa i szukano jakby jednego już odpowiednika, który by funkcjonował w dyskursie, zarówno pewnie i politycznym, jak i w sztuce. Znaczy niewątpliwie to też była kwestia ambicji, to znaczy zdawano sobie sprawę, że czym innym jest rzeźbienie, a czym innym uprawianie murarki, czy czym innym jest malowanie, a czym innym jest uprawianie innych rzemiosł. Albo dekorowanie. To jest jedna rzecz. I w tym sensie, tak, jakby wyodrębnianie się z tych struktur, w których dotąd funkcjonowano, no to była kwestia pewnych ambicji zawodowych, za którymi szły oczywiście ambicje społeczne. No bo warto też pamiętać, że dość długo wartość obrazów wyceniano na podstawie wartości użytych pigmentów, a nie zdolności
wizualnych, prawda, czy kompozycyjnych. To jest druga rzecz. Dzisiaj druga liczy rzecz. Się po centymetrach kwadratowych z nazwiska. A trzecia rzecz jest taka, że no, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że no, wiek XV to jest wielki powrót do starożytności. Tak? I też przekonano się, że w starożytności artyści cieszyli się wielkim uznaniem. I byli malarze, nawet jeśli znani tylko z tekstów, bo żadne obrazy się nie zachowały. Znani byli rzeźbiarze i cieszyli się społecznym prestiżem. Tak? No więc dlaczego by artyści, którzy potrzebują całego szeregu rozmaitych kompetencji i które to kompetencje nie ograniczają się tylko i wyłącznie do umiejętności czysto manualnych, nie mieliby się cieszyć tym samym prestiżem, bo w końcu tworzenie sztuki, czy to rzeźbienie, czy to malowanie, przede wszystkim malowanie, rzeźbienie w drugiej kolejności jest czynnością przede wszystkim intelektualną. Wymagającą biegłości w sztukach wyzwolonych. Tak? To jeszcze bym tylko to bym dodał. Kończymy. Tak. Tak? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Tak na razie.